Aure dunum ponad Rodanem rzeczy zdarzyły się niesłychane. W mieście tym, co się nad rzeką zwiesza, ziemia się trzęsła, trwożyła rzesza. Aż w nurt rzeki upadły z góry ziemia i domy, ludzie i mury. W gardziel Rodanu ciałem i głazem rzece przeszkodą stanęły razem. Rodan zmieszany z krwią wbrew naturze ku swoim źródłom popłynął w górze. Wezbrany mocą, niszcząc zasiewy, druzgocąc wszystko, wpadł do Genewy. Mieszczanie w trwodze bramy zawarli i za murami ze strachu marli, bo wokół murów fala wezbrała i prawie by się przez nie przelała. Tymczasem mnisi z klasztorów bliskich do Aure Dunum ciekawi przyszli. Góra jak nożem ścięta odkryła, że w niej moc skarbów ukryta była. Więc chciwi mnisi chwycili szpadle, lecz ziemia znów się zatrzęsła nagle. I rozerwawszy się pośród szumu, porwała mnichów wraz z Aure Dunum. Tak owo miasto w Rodan jak w garnek wpadło i na dnie leży umarłe, a Rodan wkrótce wrócił w swe łoże. Takie bywają zrządzenia Boże.